Zakazany owoc. Ostatni odcinek 5. sezonu wbija w fotel. Spadną w przepaść. Streszczenie odcinka 417. Dnia 29 lutego 2024 roku, wielkimi krokami zbliża się koniec 5. sezonu serialu Zakazany owoc. Co wydarzy się w 417 odcinku Jak Elma? Dogan zlecił morderstwo Kagataja, ale nie przewidzi, że razem z nim do uszkodzonego samochodu wsiądą także Yildiz i Ender. W finale Zakazanego owocu dojdzie do tragedii. Samochód Kagataja spadnie z urwiska, a on poniesie śmierć na miejscu. Co będzie z Yildiz i Ender? Koniec 5. sezonu Zakazanego owocu, już pod koniec lutego 2024 roku. TVP wyemituje ostatni odcinek 5. sezonu Zakazanego owocu, a niedługo potem rozpocznie się emisja 6. Serii. Czy Yildiz i Ender przeżyją wypadek, w którym będą uczestniczyć w 417 odcinku Jak Elma? Zdradzamy, że Dogan przygotowuje zamach na życie Kagataja, czyli byłego męża Yildiz. W samochodzie mężczyzny zostaną uszkodzone hamulce. Dogan podczas firmowego wyjazdu pokłóci się z Yildiz i ta razem z Ender postanowi wrócić z Kagatajem do Stambułu. Tym samym cała trójka znajdzie się w śmiertelnej pułapce, auto, którym będą się poruszać Yildiz, Ender i Kagataj w 417. Odcinku Zakazanego owocu runie w przepaść, Kagataj nie przeżyje wypadku, Zakazany owoc 417. Przeczytaj streszczenie odcinka, Kumri odkrywa, gdzie Ekin znika nocami. Dogan postanawia zorganizować wyjazdowe zebranie zarządu. Asuman i Emir tracą z oczu Halit Kane'a. Chłopiec się gubi. Dogan przygotowuje zamach na Kagataja. Nie przewidział jednak, że do uszkodzonego samochodu wsiądzie ktoś jeszcze. Gamrze proponuje Kanerowi, by wzięli ślub. Kiedy oglądać 417 odcinek serialu Zakazany owoc, emisja 417 odcinka tureckiego serialu Zakazany owoc w czwartek, 29 lutego, o godz. 17:15. Przypominamy, że serial można też oglądać w serwisie VOD TVP.